Ej, villager, zaczekaj. Chcę coś kupić od ciebie, poczekaj, no. 26 papiuru, żeby kupić jeden szmorogd. Ojejku, szmorogd, jak to genialne jest po śląsku. Co tu jeszcze masz za oferty? Książka i szmaragd za przezirok podziano. Jakbym wiedział, co to jest po polsku. Ej, bo ten śląski jest ciężki. Czy możesz mi przetłumaczyć? Czemu ty mówisz tylko po śląsku, villagerze? Nie możesz po polsku mówić? Halo, no. To wiesz co? Jak nie chcesz mi tego przetłumaczyć, to ja sobie pójdę do innego sklepu, okej? Okay? Tylko, że problem jest taki, że tych sklepów tutaj jeszcze nie ma. Ale spokojnie, ponieważ wszystkie 10 pól, które widzicie dookoła mnie, zaraz zapełni się sklepami, które zbuduje 10 losowych widzów z mojego Discorda, dokładnie. Także wiecie, jeśli was tam jeszcze nie ma, to wbijajcie koniecznie, a jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to koniecznie właśnie teraz, ponieważ dobijamy do 20 tysięcy, co ja gadam, do 60 tysięcy, brakuje tylko 7, więc dawajcie, subskrybujcie, łapkujcie, a my lecimy z odcinkiem. Zawsze mnie to śmieszy, mówię, że lecimy z odcinkiem, tak jakby odcinek już nie trwał, a on już trwa od kilkunastu sekund, także nie ma co z nim lecieć, on tu już po prostu trwa i tyle. Nieważne, dobra, mam mega dziwne rozkminy, sorry. Ale tak jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym podziękować nowemu wspierającemu, którym jest Katarzyna. Dzięki ci, Katarzyna, za wsparcie kanału na trzecim poziomie, pozdrawiam cię z całego serducha. A właśnie, jeszcze jedno, jeśli chcielibyście zdobyć taką koszulkę, to wbijajcie koniecznie na mój sklep z koszulkami, czyli sklep.zelazny.net. Macie linka w opisie, zapraszam was mega serdecznie i wysyłajcie mi koniecznie zdjęcia w tych koszulkach, ponieważ mega chętnie wrzucę je na odcinek, tak samo jak to zdjęcie, które widzieliście przed chwilą. Dokładnie. No i jesteśmy na Discordzie, na którym właśnie teraz napiszę wiadomość, aby zaprosić moich widzów na serwer, żebyśmy mogli dzisiaj wspólnie budować sklepy, co nie? 10 pierwszych osób, które wbije na kanał, wbijaj na odcinek, będzie na odcinku. Jak zwykle, ta sama wiadomość, wysyłamy! Wyślij, o, proszę bardzo, poszło. No i teraz tylko czekać, aż wbiją nasi gracze. Siemandero, o, dosłownie w sekundę. Siema, fajnie, że jesteście, wow. Okej, udało się zebrać wszystkich graczy na serwerze. Jak widzicie, jest ich 10, więc możemy oficjalnie rozpoczynać budowę naszego sklepu. Tylko no mam nadzieję, że mnie nie oszukaliście i serio zostawiliście już w górę, a jeśli nie, to zostawcie ją właśnie teraz, a my startujemy grę. 20 minut na budowanie, czas start, poleciało. No i przypominam, że dzisiejszym tematem jest budowanie sklepu, dokładnie. Ciekaw jestem, co oni tutaj zbudują. Mieliśmy już kiedyś podobny temat, w którym budowaliśmy Biedronkę, ale wydaje mi się, że w tym temacie można zbudować o wiele więcej niż Biedronkę. Nie no, chyba logiczne, co nie? Bo na przykład dzisiaj może powstać jakaś Ikea, albo wielki sklep odzieżowy, czy coś w tym stylu. Ja nie mam pojęcia, przekonamy się za 20 minut, jeszcze sporo czasu. A no i właśnie! Znowu bym zapomniał. Naszymi dzisiejszymi uczestnikami są Chwaleczek, Kantonik, Hubi, Miki, Monster, Moriozel, Nikola, Nusiek, Oliver oraz Drakonika. I to właśnie ta dziesiątka będzie walczyć o zwycięstwo w dzisiejszym odcinku. A chyba prosto nie będzie, bo z tego co widzę, sklepy będą ogromne i niektóre z nich już teraz zapowiadają się przeepicko. A że minęły dopiero 3 minuty, no to wychodzi na to, że za 17 minut te prace, które tutaj powstają, będą no normalnie wywalone w kosmos. No przynajmniej taką mam nadzieję. Nie zawiedźcie mnie, proszę. Spróbuję zgadnąć, co to będą za sklepy. Ten, który buduje Chwaleczek, wygląda mi na wielką Ikeę. Ten obok Kantonika to na razie nie mam pojęcia, jaki będzie. To może być jakaś Biedronka. To też może być jakaś Biedronka albo Lidl. A ten nowoczesny to nie mam pojęcia, ale prezentuje się kozacko. Ta praca po drugiej stronie Oliwiera wygląda mi bardziej na jakiś plac zabaw. Znaczy, co ja gadam, na sklep z zabawkami, a nie plac zabaw. Ta w sumie też, bo nie wiem, jaki sklep ma czerwono-żółte kolory. Chyba, że się nie znam na sklepach. Nie no, to spoko. Tutaj znowu nie wiem, ale mogę strzelać, że będzie to jakiś taki drogi sklep z ubraniami. Drakonika go buduje i powiem wam, że zapowiada się przeepicko. Jest bardzo luksusowy, jakiś taki prestiżowy, czy coś w tym stylu. Tutaj znowu Ikea albo Lidl, a tutaj na końcu znowu, nie wiem co, takie białe. Wow, ale szyba szalona, o kurde, bele. No dobra, takich szalonych instalacji się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem, spoko. Prawie połowa czasu już za nami. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda od góry, jak jakaś taka wielka ulica handlowa, albo coś w tym stylu. Albo jakaś taka wielka galeria na świeżym powietrzu, to też może być, no. Ten drewniany sklep tutaj mnie zastanawia, buduje go Kantonik, tak jak powiedziałem wcześniej. I nie mam pojęcia, co tutaj może być sprzedawane. Czy to będzie jakiś sklep, nie wiem, ogrodniczy? Czy to będzie jakiś sklep... A nie, pandy! To będzie sklep zoologiczny w takim razie! Ej, fajnie! A no i właśnie, bo połowa czasu za nami, więc muszę iść na Discorda zapytać, jak tam im idzie. No i jak tam wam idzie budowanie, powiedzcie? No dobrze. Super. Zostało troszeczkę ponad 7 minut, więc każdy powinien już się bez powoli za środek, no bo bez środka to nie sklep, nie? Sam budynek to tak trochę bez sensu. Tutaj jest jakiś sklep ze zbrojami, który buduje Monter. Monter czy Monster? Nie, Monter chyba. LOL, ale on ma skina czekolady. Powinien zbudować sklep ze słodyczami, a nie jakiś tam, kurde, ze rzeczami, no. Ale no okej, spoko, jego wybór. Ja bym wolał sklep ze słodyczami, ale jak chciał budować rzeczy, no to niech będą rzeczy, nie? Jakby nie będę mu niczego narzucał. A w tym kolorowym sklepie coś powstaje powoli? Tak, są jakieś pomieszczenia. Tu jest pierwsze pomieszczenie, w którym mamy bloki
diamentów? Wow, okej, bloki diaksów, tu będzie kasa, a tutaj będą jakieś kolejne, czy to jest wyjście ewakuacyjne, czy o co chodzi? Dobrze myślałem, to jest wyjście awaryjne, ej, dobry pomysł, kozak. A jak już mówimy o mądrych pomysłach, to właśnie na jeden z nich wpadł gracz, który buduje tutaj ten sklepik, a jest to... Hubi, Hubi to ziomal dokładnie, bo jako jedyny z tego co widzę zbudował parking, a parking w sklepach jest dosyć ważny, no wiecie, jak się przyjeżdża do sklepu samochodem, to trzeba gdzieś zaparkować, nie? Chyba, że się idzie pieszo, no to spoko, ale z tego co wiem, do sklepu zazwyczaj jeździ się samochodem, no. Więc mega dobry pomysł, póki co to jest jedyna praca z tym parkingiem, także wow, szacun. Przez chwilę myślałem, że Miki buduje parking dla pociągów, ale to chyba będzie na wózki sklepowe. O nie, lol, czemu ja o tym pomyślałem? Chociaż parking dla pociągów przed sklepem brzmi dobrze, nie? Brzmi bardzo dobrze. Ostatnie 3 minuty budowy. Każdy, kto robi tutaj sklep, powinien dawać już ostatnie szczegóły, a na przykład są osoby, które jeszcze nie zrobiły dachu. No trochę przypał w sumie, bo dach to jest ważna rzecz, jeśli chodzi o sklepy. Ale nie, no spoko, Chwaleczek zbudował sklep bez dachu, żaden problem. Oryginalne i pomysłowe, ale nie wiem, czy do takiego sklepu chciałbym iść, bo jakby padało, to nie byłoby zbyt fajnie. Na szczęście pozostałe sklepy mają dach, więc jest dobrze, bezpiecznie. A tutaj nawet z tego, co widzę, powstaje kolejny parking, tym razem u Mikiego, także też genialny pomysł. Więc oficjalnie mamy już 2 parkingi, nie tylko tutaj, ale również tam. Chwaleczek się właśnie w ostatnich 30 sekundach obudził, że nie ma sufitu, także ja może mu pomogę, żeby nie było. No jestem pomocny chłopak, ja wezmę szybko tutaj World Edita i po prostu zrobię mu dach, no. Proszę bardzo, na dzień dziecka, bo nagramy to w dniu dziecka, jak wy to oglądacie, to jest dzień później, to dałem mu w prezencie dach, tak, to brzmi dziwnie. Dałem mu dach nad głową na dzień dziecka. Lol, nie no, spoko, nie? Jakby brzmi to dobrze. No i panie i panowie, ostatnie 4 sekundy budowania, 2, 1 i koniec. Czas najwyższy ocenić wasze prace. Od czego by tutaj w takim razie zacząć? Myślę, że ta praca tutaj zasługuje na początek. A więc jest to budowla zbudowana przez Moriozela. Moriozela, tak, Moriozel Kas. Jak widzicie, wygląda mi to na sklep z narzędziami albo coś w tym stylu. Nie, ej, to jest jakiś sklep z jedzeniem i podkami. Możemy kupić kurczaka, ryby, jakieś mięsa, marchewki, chleby i tak dalej, i tak dalej. I czy mamy tu jeszcze zaplecze, czy ja dobrze widzę? O nie, zielony Steve, uciekamy stąd, nie, tak nie może być. Ale od zewnątrz praca wygląda ciekawie, mega mi się podoba. Kolejną pracą jest market zbudowany przez Nuśka. Witam panie Nuśku, gdzie tu się wchodzi? Tu się wchodzi, są półki, ale puste normalnie. Kto wykupił te wszystkie produkty, no o co chodzi? Oprócz tego mamy jeszcze 2 kasy. Ta jest pierwsza, ta jest druga. I oczywiście wyjście do sklepu całego ceglanego, no też wygląda całkiem spoko. Na taki typowy market bym powiedział. Brakuje mi tylko mega takiego parkingu na zewnątrz, wtedy byłoby przepisko, ale tak, praca jest kozacka. Lecimy do trzeciej, czyli pracy naszej tabliczki czekolady, czyli Montera 228. Panie monterze, co tutaj ciekawego zbudowałeś? Sklepu żelaznego. A bo to jest sklep z żelazem, ale dobrze. Ojejku, mamy wygranego tego odcinka, bo zrobił sklep z żelazem. Ja... Nie no, żartuję oczywiście, ale zobaczcie na to, w tym sklepie możemy kupić wszystko, co jest związane z żelazem. Od kowadeł, po zbroje, po jakieś sztabki, miecze, kolejne sztabki. W środku mamy jeszcze, o, całe zestawy, ale fajnie. Nie no, ziomeczku, szanuję na maksa, najlepszy sklep na świecie, taki to ja bym chciał w moim mieście. No i lecimy do kolejnej pracy sąsiada, czyli dokładnie Hantonika. Witam pana Hantonika, fajnie, że jesteś. Gdzie tu jest wejście do sklepu, powiedz mi? To jest sklep monopolowy Urysia. O nie, naprawdę monopolowy, musiałeś to zrobić? No to wchodzimy, no zobaczymy co ciekawego tutaj mamy. Są jakieś pandy, ja myślałem, że to jest sklep zoologiczny, a to jest sklep monopolowy. Hantonik, to miał być sklep zoologiczny, ziomeczku, no. Na szczęście półki są puste, więc nikt nic nie może kupić. Bardzo mi się to podoba, ponieważ alkohol jest niezdrowy, panie Hantoniku. I dobrze, że nie można tego kupić, no. Mimo wszystko możecie przyznać, że od zewnątrz wygląda kozacko. Bardzo mi się podoba. Taka średniowieczna chata troszeczkę, ale. Podoba mi się i tyle, nie? No fajna jest, no. Kolejna praca, tym razem ta IKEA autorstwa Chwaleczka. Czekajcie, IKEA? On jeździ na lamach, co jest? To nie jest IKEA! To jest sklep zoologiczny! Sklep u grubego kota. Całe życie w błędzie. Byłem pewny, że to jest sklep zoologiczny. To są jakieś brudne wilki, tutaj są jakieś konie, są jakieś świnki. Ej, spoko! No, maksa fajnie. Czemu ja myślałem cały czas, że to jest IKEA? No nie, nie wierzę! Wow! Nie no, serio, kozak. Dobry pomysł. Lecimy do drugiej piątki, ponieważ 5 prac już za nami. A więc co my tutaj mamy? Nadal nie do końca wiem, o co chodzi w tej pracy. Przede wszystkim jest bardzo dziwne okno, które wygląda
wygląda jak fala. Tutaj jest wejście jakoś od boku pod tym daszkiem. Wchodzimy do środka, a w środku witają nas puste półki. Ale strzelam, że mógł być to sklep elektroniczny. Znaczy, jedyne co mi przychodzi do głowy w tym momencie, to właśnie sklep elektroniczny. Także napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co to jest za sklepik. Mi się wydaje, że elektroniczny. No i tyle. Nikola, fajna sprawa. Widzę, że zrobiłeś żelazo na podłodze na suficie. Za to mega szacun. A sama bryła sklepu jest mega oryginalna, więc za to szanuję na maksa. Lecimy dalej. To chyba Biedronki zbudowanej przez Mikiego 09. Dzień dobry. Bierzemy wózek w takim razie. Poproszę jeden wózek sklepowy, dobra. Co ja w ogóle robię? Nie, dobra. Lecimy szybko, szybko, szybko. O nie, Oliver tutaj wszedł. Co jest? I mam teraz dziecko w wózku, nie wierzę. Wiesz co, dziecko, ja cię tutaj zostawię. Ja pójdę po prostu do kasy. Zostań sobie tutaj, ja. O, dziecko mi uciekło. Ej, co się stało? Dziecko mi uciekło. Dobra, nie pytam. Biorę główkę, wkładam ją do koszyka oczywiście i lecimy do kasy. O nie, ten koszyk jakiś dziurawy, bo przechodzą przez to rzeczy, no. Panie Miki, ile płacę? Firma transportowa miała wypadek i nie przyjechały do końca z ładunkiem. A dlatego nie ma ładunku w ogóle, dlatego są tylko główki do kupienia. To jest bardzo podejrzane. No dobra, no lecimy do ostatnich trzech prac, a pierwszą z nich jest ta wielka, nowoczesna praca zbudowana przez chyba Drakonika 6, która niestety wyszła z serwera, więc no nie ma jej. Ale pamiętam, że była to jej praca i jak widzicie, jest to sklep zoologiczny, wyglądający mega, mega kozacko. Są papugi w tym miejscu, są króliki, tutaj mamy nawet żółwie. Wow, ej, żółwia to bym kupił. I ryby jeszcze, ale kozak. Ej, na maksa, to jest chyba jedna z fajniejszych prac na tym odcinku, mega, mega mi się podoba. X Drakonika, według mnie chyba wygrałaś ten odcinek. Aczkolwiek to wy oceniacie, pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, która praca z tych wszystkich jest według was najlepsza. Póki co według mnie wygrywa Drakonika, ale spokojnie, bo jeszcze dwie prace przed nami, a pierwszą z nich jest ta zbudowana przez Hubi to ziomal. Dzień dobry, panie Hubi, jest parkingek, za co bardzo szanuję, a w środku mamy sklep z ubraniami. O, ej, bardziej z t-shirtami, bo z tego co widzę są same t-shirty. Ej, niebieski, różowy, zielony, pomarańczowy, niebieski chyba znowu i fioletowy. Ja poproszę zielony, poproszę, witam pana kasjera, poproszę ten zielony t-shirt. Ile płacę? 20 zł, co najwyżej mogę ci dać 20 żelaza, proszę bardzo. Masz żelazo, łap, dziękuję za t-shirt, założę sobie go do końca odcinka. Od razu lepiej. I przed nami ostatnia praca Oliwiera G2010. Jest to sklep wielorzeczowy, czyli możemy kupić tutaj wszystko. Od mięsa po liście, tutaj mamy ciastka, torty, ryby, kurczaki, chleby. I po drugiej stronie, co tu jeszcze mamy, powiedz mi ziomeczku? Emeraldy, żelazo, diamenty, węgiel i po drugiej stronie jeszcze... A, boxy. No dobra, czyli dosłownie tak jak powiedziałeś, w tym sklepie możemy kupić serio wszystko. Witam panie Oliwierku. Nic nie kupiłem niestety, dlatego ja po prostu wyjdę i jelo, nie, nic nie chcę od ciebie. Także posłuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby na tyle. Dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie. Wybierzcie koniecznie w komentarzu, która z tych 10 prac, które widzicie właśnie teraz pode mną, była najlepsza. Oliwier, chcemy jeszcze coś pokazać. Co mi chcesz pokazać, Oliwier? Dawaj, szybko. Tutaj jest jakaś dźwignia i tam jest jakiś mechanizm dziwny. Co to jest za miejsce? Otwórz to. O, skrzynka! Skrzynka z niczym, skrzynka. Ja nie wiem, do czego to jest, Oliwier. Czy to jest wychodek? Nie mam pojęcia, co gadam. Nieważne. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. My widzimy się już jutro. Wbijajcie się na mojego Instagrama. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Do jutra. Pa, pa! Także ten odcinek się już skończył, ale jeśli nie widziałeś poprzedniego, to wbij koniecznie po prawej stronie, masz go właśnie teraz na ekranie. Albo po lewej stronie masz inny, najnowszy odcinek z mojego kanału. Także wbij na któryś z tych dwóch, masz do wyboru. Nie wiem, który wolisz. Ja wolę ten po prawej, a może ty wolisz ten po lewej. Słyszałem, że pan Andrzej spod trójki woli ten po lewej, także możesz sprawdzić, czy ma gust, nie? I tyle, pa, pa, do jutra.